Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Spotkanie z Maciejem Pisukiem. Wybitny pisarz w Bibliotece Śląskiej. Finał zawodów w strzelaniu z KBKS-u. Rozgrywki o Puchar Silesia Cup. 3 lutego w Rondzie Sztuki w ramach cyklu Poza kadrem odbyło się spotkanie z wyjątkową postacią, objawieniem społecznego dokumentu ostatnich lat, Maciejem Pisukiem. Autor, który z zawodu jest scenarzystą, traktując początkowo fotografowanie jako swego rodzaju terapię, zdołał zbudować bardzo mocny, a jednocześnie pozbawiony wartościowania obraz mieszkańców warszawskiej Pragi. Będę pokazywał swój projekt fotograficzny, który nosi tytuł Pod skórą. To są fotografie, które powstały w ciągu ostatnich lat na ulicy Brzeskiej w Warszawie. Ulica Brzeska to jest ulica, która się cieszy bardzo złą legendą, niezasłużoną, niemniej jednak tak jest postrzegana przez większość mieszkańców Warszawy i stanowi same jądro Pragi Północ, która to z kolei dzielnica również moim zdaniem niesłusznie jest uważana za najgorszą dzielnicę stolicy. Mieszkałem na Pradze przez długie lata i fotografowałem swoich kolegów, znajomych, przyjaciół, sąsiadów i długo nawet nie myślałem o upublicznianiu tych zdjęć. To się jakoś narodziło z czasem i tak powstał ten projekt, więc można poniekąd powiedzieć, że fotografowałem swoje najbliższe otoczenie. Że on mieszka na poddaszu i tam jest po prostu potworny upał. Przykład twórczości Macieja Pisuka to dowód na to, jak wiele ważnych historii jest do opowiedzenia blisko nas. Ja myślę, że to, co może być ważne dla innych, nie tylko dla mnie, to jest próba pewna, którą ja podejmuję, pokazania twarzy, że się tak wyrażę, pozbawionych masek. Mam wrażenie, że ludzie, którym się żyje trudniej, bo to z całą pewnością można od nich powiedzieć, pozbawieni są maski społecznej, którą każdy z nas nosi. Jest jakaś, moim zdaniem, prawda taka, proszę mi wybaczyć zbyt duże słowo, ogólnoludzka w tych obliczach i myślę, że to mnie najbardziej zafascynowało i mam nadzieję, że będzie to ciekawe również dla oglądających. Kemalarz, który mieszka pod 17 na Brzeskiej i on dlatego tak sobie leży, że... 22 lutego w Bibliotece Śląskiej odbyło się spotkanie, które zainaugurowało nowy cykl spotkań autorskich Dobra książka i kawa z... Gościem pierwszego spotkania był wybitny pisarz Erik Emanuel Schmidt. Biblioteka Śląska ma już 90 lat i chcieliśmy w specyficzny sposób uczcić tę wielką uroczystość. Chcielibyśmy zaprosić wielu wybitnych twórców, którzy będą spotykać się z naszymi czytelnikami i co tu dużo mówić, będą promować swoją własną twórczość. Zysk jest obopólny. Dla nich promocja, a dla nas rodzaj satysfakcji z tego, co robimy. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby zaprosić rzeczywiście najwybitniejszych twórców. Od wielu lat istnieje w Polsce, również i na terenie naszego województwa, idea klubów dyskusyjnych. Co pewien czas, najczęściej jest to czwartek, spotykają się ludzie w różnych miejscowościach. Wcześniej otrzymują książki, czytają je, dyskutują, rozmawiają. I dlatego chcieliśmy stworzyć coś, co jest rodzajem takiego święta dla naszych 75 klubów dyskusyjnych w województwie. Zorganizowaliśmy przy pomocy Instytutu Książki, inicjatora tego przedsięwzięcia, właśnie takie spotkanie z panem Richem Schmidtem. Jest to jeden z tych twórców, który rzeczywiście cieszy się uznaniem i to ludzi w różnym wieku, jak również i w różnych grupach czytelniczych. Jest pisarzem uniwersalnym, bo cóż, wzruszenie to jest taka kategoria, która dotyczy nas wszystkich. Jest to bardzo dziwne. D'abord, je ne peux écrire un livre que quand il existe en moi depuis des mois. Przede wszystkim, mogę pisać książkę dopiero wtedy, kiedy ta
książka, te postaci istnieją we mnie już od dawna. En fait, j'ai l'impression d'être enceinte. Wydaje mi się, że jestem jakby w ciąży. Voilà, de, comme une femme, de jak kobieta, że niosę w sobie książkę. Mais je serais plutôt une mère éléphant que une mère humaine. Taką matką słonicą, powiedzmy. Parce que je porte l'enfant très très longtemps. Bo bardzo długo trwa ta moja ciąża. Co miesiąc będą się odbywać te spotkania. Mamy pomysły, by zaprosić tutaj do nas, do Biblioteki Śląskiej, rzeczywiście ludzi, którzy będą rozmawiać chociażby o Sylwii Plath, wielkiej legendzie sprzed kilku, no już dziesięcioleci, ale do dnia dzisiejszego wzbudzających zainteresowanie jako autorki. I chcielibyśmy zaprosić nie tylko przyjaciół pani Sylwii Plath, ale również znawców, którzy będą mówić o tej literaturze. Będą tam nazwiska najwybitniejsze w świecie. Poziom Nagrody Literackiej Nobla nas jak najbardziej interesuje. Przyszli tutaj o trzeciej rano, żeby zająć miejsce. Jak ktoś pisze, to czwartej, to już nie zdążył. W lutym w ramach akcji Zima w Mieście w Katowicach odbyły się zawody w strzelaniu z karabinka sportowego. 24 lutego w 15 Liceum Ogólnokształcącym imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród za strzelanie KBKS o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Dzisiaj jest rozdanie nagród w ramach akcji Zima 2012 w mieście. Zrobiliśmy dla szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach. Oczywiście pod patronatem pana prezydenta Piotra Oszoka i wojskowy komendanta uzupełnień w Katowicach pana pułkownika Ranci, strzelanie o puchar pana prezydenta. Zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z miasta Katowice. Strzelanie odbyło się 2 lutego na strzelnicy LOK Lokowskiej. W dniu dzisiejszym mamy kwintesencję, czyli wręczenie pucharów i nagród dla osób wyróżniających się i dla wszystkich uczestników strzelania. Poziom był bardzo wysoki, jeśli powiedzieć, że zwycięzca na 10 strzałów miał 7 dziesiątek. To jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. W sumie uczestników było 76. Na zawody zostały zaproszone różne szkoły, było podzielone na grupy, były strzelanie drużynowe i osobiste. Przebiegło to sprawnie, wszyscy zawodnicy byli zadowoleni z zawodów. Ogólnie jesteśmy przygotowani w szkole właśnie ze strzelania, mamy strzelnicę w szkole. No i często strzelamy i pułkownik właśnie, jak są organizowane zawody, wybiera kadrę i jadą na zawody. W konkurencji drużynowej pierwsze miejsce i Puchar Prezydenta zdobyli uczniowie 15 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Drugie miejsce i Puchar Prezydenta wywalczyli licealiści z 8 Liceum Ogólnokształcącego. Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. W konkurencji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Sebastian Cebula z 15 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Drugie miejsce Mateusz Wojtas z 8 Liceum Ogólnokształcącego. Na trzecim miejscu znalazł się Jacek Gołda ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Na następny rok już zapraszam wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z miasta Katowice na takie strzelanie. Oczywiście będzie to powiadomienie pisemne do szkół. Na bocznym boisku Stadionu Śląskiego o Puchar Silesia Cup walczyły zespoły z rocznika 94. W turnieju organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski w Chorzowie udział wzięły drużyny GKS-u Katowice, UKS-u Ruch Chorzów, MKS-u Iskra Pszczyna, Odry Wodzisław i Piasta Gliwice. Jest to sposób przygotowania drużyn młodzieżowych do sezonu. Chcemy uatrakcyjnić ten okres ciężkich przygotowań w sposób do zgrywania meczów w turnieju. Silesia Cup to doskonały materiał szkoleniowy dla trenerów drużyn juniorskich. W krótkim okresie czasu każdy może sobie porównać przygotowanie umiejętności techniczne, taktyczne drużyn śląskich czy drużyn z całej Polski, jak to było na poprzednim turnieju. Jest to ciekawy prognostyk i temat do analizy dla trenerów. Drużyny chętnie biorą udział w zmaganiach, tym bardziej, że podobnych rozgrywek na Śląsku brak. Drużyny są bardzo zadowolone z tego typu przygotowań, ponieważ takich turniejów nie ma ani na Śląsku, ani podejrzewam w Polsce. Jesteśmy pionierami w tego typu turniejach, dlatego chcemy to robić dobrze i z każdym turniejem coraz bardziej profesjonalnie. W Silesia Cup nie chodzi tylko o zajęcie pierwszego miejsca. Na turniej przybywają łowcy talentów, szukający perspektywicznych i utalentowanych graczy. Przyjeżdżają skauci drużyn polskich i zagranicznych,
na ostatnim turnieju Silesia Cup 9-4, 9-6, przepraszam, był ten reprezentacji Polski w danym roczniku. Także turnieje są dosyć prestiżowe i chcemy podtrzymać taką renomę. Dla najlepszych przygotowano zaszczytne trofea. Dla każdej drużyny mamy puchary, najlepszych zawodników, która strzelców i bramkarza, również wyróżnienia indywidualne. Najlepszym zespołem okazała się Odra Wodzisław, która pokonała w rzutach karnych Iskrę Pszczyna. Na najniższym stopniu podium uplasował się GKS Katowice, który wyprzedził Ruch Chorzów i Piasta Gliwice. Pozostajemy w tematyce sportowej. W tym tygodniu piłkarze GKS-u Katowice zmierzyli się z Zagłębiem Sosnowiec. Sparingowe spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Trzecioligowy Rozwój Katowice zremisował w sparingu z Górnikiem Wesołą 1-1. Sukces odnieśli hokeiści Gieksy, pokonując Orlika Opole 2-1. Dziś to już wszystkie informacje. Na kolejne wiadomości jak zwykle zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.